naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Zacznijmy może nie od pana tekstu o Donaldzie Tusku, o jego sposobie uprawiania polityki, ale o newsie. Nie wiem, czy news do pana redaktora dotarł, że podobno w nocy albo nad ranem służby z prokuratury przeszukały dom Zbigniewa Ziobro. Pod jego nieobecność wybito szyby, funkcjonariusze wdarli się do wnętrza i tam zrobili kipisz. Nie wiem, czy taka historia z poranka do pana redaktora dotarła. Oczywiście, że dotarła, oczywiście, że tak. Ja niespecjalnie lubię nadużywać słowa skandal, no ale w tym momencie ciężko użyć jakiegokolwiek innego. Nie znamy oczywiście szczegółów tego zachowania służb, zwłaszcza prokuratury, bo jak rozumiem, działo się to w wykonaniu prokuratorów. Natomiast tutaj ewidentnie mamy do czynienia ze skandalem. Przede wszystkim dlatego, że doszło do działań zupełnie nielegalnych, ponieważ zarządzenie o tym przeszukaniu, z tego co wyczytałem w komunikatach prokuratorskich, wydał tajemniczy zespół numer 2 powołany w prokuraturze krajowej. Jak rozumiem, jest to świeży zespół powołany na polecenie ministra Bodnara, ale powołany nielegalnie, bo takie zarządzenie o powołaniu zespołu może wydać prokurator krajowy, a nic mi nie wiadomo, żeby Dariusz Barski, który wciąż jest prokuratorem krajowym, według prawa takie zarządzenie wydawał, więc to jest jedna rzecz. Cała ta akcja, te wszystkie przeszukania dzisiejsze, nie tylko w domu ministra Ziobry, ale innych byłych wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, były nielegalne. A druga rzecz, no, wypadałoby powiedzieć najdelikatniej, znaj proporcje, mocium panie, z jakiej to okazji do domu Zbigniewa Ziobry wchodzi prokuratura, no, z takiej, że prowadzi śledztwo dotyczące wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko ja naprawdę nie znajduję żadnego powodu, dla którego w takim postępowaniu należałoby przeszukiwać prywatne mieszkania najwyższych urzędników resortu sprawiedliwości. Rozumiem, że Adam Bodnar przejął w grudniu urząd, ma pełen dostęp do wszystkich dokumentów, do wszystkich procedur, jakie miały miejsce, działy się w Ministerstwie Sprawiedliwości za jego poprzednika i nie wyobrażam sobie, żeby nie można było, nie wiem, chociażby sformułować jakichś zarzutów prokuratorskich tylko na podstawie tej ogólnodostępnej dokumentacji bądź zgromadzonej w wyniku śledztwa bez konieczności przeszukiwania prywatnego domu byłego ministra i to jeszcze w momencie, w którym jego w tym domu nie ma, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, że człowiek walczy o życie, leżąc na oddziale onkologicznym szpitala, więc jest to ze wszechmiar skandal. Pytanie, co z przepisami dotyczącymi immunitetu, bo wiem, że też taki wątek tutaj jest dyskutowany, czy śledczy mieli prawo bez zgody Sejmu wchodzić do domu posła. No i tu są wątpliwości, bo była taka jedna sytuacja w minionej dekadzie, przynajmniej ja sobie jedną taką przypominam, rok 2014 i afera podkarpacka, kiedy to prokuratura weszła do domu między innymi Jana Burego. No tylko znów mógłbym przywołać to samo powiedzenie i przypomnieć, że przecież afera podkarpacka, przepraszam, z dzisiejszej perspektywy już wiemy, że zakończona aktami oskarżenia i trwają procesy między innymi samego Jana Burego, ale wówczas, kiedy w 14 roku ta akcja była prowadzona, no było absolutnie uzasadnione podejrzenie, że do Burego wejść po prostu należy. No tam chodziło o gigantyczną korupcję. Dziś wiemy, że były minister PSL-owski ma zarzuty przyjmowania łapówek blisko miliona złotych. Afera jest bardzo gruba, a tutaj mamy jakieś wątpliwości, czy zgodnie z przepisami, statutami, procedurami wydawano pieniądze ministerialne. No nijak się ma jedna historia do drugiej, jest absolutnym skandalem i czekam na wyjaśnienia w tej sprawie prokuratury szczegółowe niż tylko jakieś ćwierćdaniowe komunikaty przerzucane do mediów. Zobaczymy, jak to będzie, jak wygląda też dom Zbigniewa Ziobro. Oczywiście wszystko pod nieobecność, bo były minister sprawiedliwości leczy się onkologicznie za granicami, zdaje się, w Belgii, ale dobrze plotki udaje mi się nasłuchiwać z warszawskich chodników, zwłaszcza z sejmowych
korytarzy i kuluarów. Panie redaktorze, to my wróćmy do tej dużej polityki, ale do niej przejdźmy. Napisał pan ten tekst na łamach tygodnika Sieci Kit Wam w oko o sposobie zarządzania Donalda Tuska. Rzeczywiście były 100 dni, miało być 100 konkretów. Większość, a dokładnie 90 nie udało się zrealizować, ale to zdaje się nie zraża Donalda Tuska, który uznaje, że jego rząd jest najlepszym rządem w historii III Rzeczpospolitej. Lepszym nawet od jego poprzednich rządów. Od wszystkich poprzednich, no że przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej, powiedział nam Donald Tusk, niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej, i to w warunkach trudniejszych niż inne przed nami rządy. No i można byłoby się zastanawiać, czy pan premier tak na poważnie mówi, czy może ma na myśli coś innego, co to znaczy to więcej, czy chodzi o więcej bezprawia, o więcej przesuwania granic demokracji gdzieś na pola, na których operują wschodni satrapi. No nie, jemu chodziło o chyba dobrą jednak pracę dla Polski, chociaż, jak wiemy, jest dokładnie odwrotnie od 13 grudnia. Mówimy tutaj o jednym jego wystąpieniu, jednym przemówieniu, jednej konferencji prasowej, bo uznaliśmy, że te 100 dni, 100 konkretów uznaliśmy w redakcji, że już na tyle różnych sposobów zostało przemaglowane, że nie ma sensu do tego wracać. Postanowiłem przeanalizować jedno wystąpienie Donalda Tuska, żeby popatrzeć, ile tam tych kłamstw się mieści. Podobny zabieg przeprowadziliśmy w czasie kampanii wyborczej po jednym z wiesów wtedy tylko byłego premiera. No i się okazało, że właściwie co chwilę tam kłamstwa się pojawiają dotyczące właściwie wszystkich obszarów. To pokazywało, jak w soczewce, w jaki sposób prowadzi kampanię wyborczą Donald Tusk. No dzisiaj widzimy, że to nie tylko kampania, ale również rządy, które mają się opierać na kłamstwie, i to kłamstwie jak największym. To tym kłamstwie, które musi być wielkie, jak słyszeliśmy przed wielu dekadami od największych zbrodniarzy w historii. Szkoda, że Donald Tusk idzie tą drogą, ale niestety chyba będzie nią szedł dalej. I pobrzmiewały w tym jego wystąpieniu też takie nuty, na które warto zwrócić uwagę i które będziemy mieli w przyszłości jeszcze niestety często okazję oglądać, mianowicie bardzo wygodne dla niego wytrych do tłumaczenia się ze swoich zaniedbań, z niespełnionych obietnic wyborczych. Takim głównym wytrychem będzie sytuacja wojenna oczywiście, i w czasie tej ubiegłotygodniowej konferencji prasowej już zaczął w ten sposób mówić, że tego nie możemy zrobić, no bo widzicie, rozumicie, musimy liczyć pieniądze, jest niebezpiecznie, trzeba się zbroić i tak dalej. Tą drogą idzie już pan minister Domański, czyli minister finansów, i w ten sposób tłumaczy brak podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, jak obiecywał Donald Tusk w kampanii wyborczej. A przecież znali wtedy sytuację finansów państwa. Ona się nie zmieniła po przejęciu przez nich rządów. Obowiązuje budżet przygotowany przez poprzedników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby składane obietnice wypełniać. No ale Donald Tusk najwyraźniej nie ma najmniejszego zamiaru tego robić. Nie ma, bo nie musi, czy nie ma, bo nie może? Jak to jest politycznie? Donald Tusk, jaką ma władzę nad elektoratem, jak kontroluje sytuację, także w kontekście tych niespełnionych, albo więcej powiem, niespełnialnych obietnic, które złożył? Trzeba z przykrością powiedzieć, że niestety władzę ma wciąż dużą nad emocjami masowymi i jest w stanie na pstryknięcie palców właściwie przekonać do wszystkiego, powiedzmy, nie wiem, 1/5, tak lekko licząc, społeczeństwa. Myślę, że 20% obserwatorów polityki, elektoratu, wszystkich partii przyjmie w ciemno to, co Donald Tusk powie, byle tylko uderzać w znienawidzone Prawo i Sprawiedliwość. To jest podstawowa przesłanka, którą wiele osób niestety się w Polsce kieruje. To jest efekt wielu lat hodowania ich do tego, i to niestety działa. Czy Donald Tusk może, czy Donald Tusk chce? No to jest pytanie
na które, aby odpowiedzieć, musielibyśmy wejść w konkretne obszary i też się zastanowić nad jego pozycją międzynarodową i jego własnymi ambicjami, ponieważ w jego polityce absolutnie wszystko jest podporządkowane jego własnym planom, jego własnym marzeniom i przede wszystkim ambicjom. I dlatego mamy to, co mamy, chociażby z Zielonym Ładem, z kwestią polityki międzynarodowej, pseudoreaktywacją Trójkąta Weimarskiego, wycofaniem się z walki o reparacje i tak dalej, i tak dalej. Donald Tusk ma być przede wszystkim szanowany, a właściwie poklepywany po plecach na Zachodzie. To jest dla niego najważniejsze, a to, co się w Polsce dzieje, jest tylko środkiem do osiągnięcia tego ważniejszego celu. A z drugiej strony media lewicowo-liberalne, bliskie aktualnej koalicji rządzącej, rozpisują się i spekulują o pierwszej rekonstrukcji rządu, i to nie od wczoraj, od 2 tygodni. Takie spekulacje trwają, że gdzieś przy okazji wyboru do Europarlamentu, czyli w czerwcu na pół roku, czy około pół roku po wyborach będzie pierwsza poważna rekonstrukcja. Padają nazwiska, na to pani Henik-Kloskę, minister klimatu, na to Bartłomiej Sienkiewicz, a to Adam Bodnar, a to z PSL-u pan Hetman, minister gospodarki, odpowiedzialny za gospodarkę, a to Borys Budka, który zdaniem liberalnych dziennikarzy nie dość skutecznie usuwa działaczy czy prezesów, menadżerów powołanych za czasów PiS-u, bo to są i działacze, a co są menadżerzy, każdy przedek jest inny ze spółek Skarbu Państwa. Długa lista, jakby tak wszystkich, o których mówił Donald Tusk, odwołał, to połowa gabinetu by się zmieniła. Ale będziemy mieli czym być dzięki temu, jeśli połowa gabinetu ma się zmienić. Chociaż moim zdaniem to aż 50% składu nie będzie. Nie, to że żartuję sobie, to jest wszystko smoleć, te wszystkie plotki, które chodzą po mieście. No tak, gdyby je konsumować, to rzeczywiście będziemy mieli zupełnie nowy rząd Donalda Tuska, ale kilka z tych nazwisk przez pana wypełnionych rzeczywiście się potwierdzi. No o tym, że Bartłomiej Sienkiewicz jest ministrem tylko na chwilę, który ma rozwalić w pył media publiczne, wyciąć z nich wszystko, co może się kojarzyć z Prawem i Sprawiedliwością. No to wiedzieliśmy to już parę tygodni temu. Sam o tym zresztą pisałem. Ten Parlament Europejski jest marzeniem Bartłomieja Sienkiewicza. On chciałby tutaj szybko dokończyć robotę, zostawić ten bałagan prawny, korporacyjny i tak dalej w spółkach medialnych, który narobił komuś innemu, a samemu wyjechać spokojnie do Brukseli, Strasburga i tam za znakomite pieniądze świetnie funkcjonować, odwiedzać dobre restauracje, sycić się tam i nie przejmować niczym, może tak powiedzmy. Rzeczywiście tak będzie zapewne z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Podobnie może być z Adamem Bodnarem. I tu sytuacja jest analogiczna. No, gigantyczne bezprawie pozostawione za sobą i ucieczka do Brukseli. Oni idą krokiem, który znamy z roku 2014, o którym już mówiliśmy, czyli Donalda Tuska i jego ucieczki w momencie, w którym Platforma zaczynała dołować się w sondażach i pozostawieniu Polski na pastwę Ewy Kopacz, niestety. Tak to wyglądało. Teraz będzie jakaś rekonstrukcja. Może przy okazji tej rekonstrukcji Donald Tusk uzna, że może ustrzelić paru koalicjantów, że to będzie rekonstrukcja, która nie tylko wymieni ministrów, ale też zwiększy władzę Tuska nad swoimi koalicjantami. Ależ oczywiście, że tak. Nie oszukujmy się, to nie jest żadna koalicja partnerska. Donald Tusk nie ma partnerów w polityce. Oni nie istnieją. Taki twór to jest co najwyżej twór wyobraźni. Każdy, kto może dla niego stanowić jakiekolwiek zagrożenie, jest usuwany, likwidowany politycznie oczywiście, wyrzucany z partii, kompromitowany i tak dalej, i tak dalej. No sama Platforma zna mnóstwo takich przypadków. Całe środowisko lewicowe doskonale o tym wie, bo już w czasie pierwszych swoich rządów Tusk zaczął ich zjadać, podkupując między innymi obietnicami, spełnionymi zresztą, karier europejskich, ważne postacie
polskiej lewicy. No a dziś, kiedy od paru miesięcy widzimy, że największym zagrożeniem dla Platformy, dla jej siły, dla jej hegemonii na polskiej scenie politycznej jest dla Tuska Szymon Hołownia i jego Polska 2050, no to będziemy obserwowali bardzo powolny proces, czy to kompromitowania, marginalizowania, obsztorcowywania polityków PL 2050, żeby oni ostatecznie podzielili los Nowoczesnej. Przypadek pani minister Pauliny Henik-Kloski, ciężko mi myśleć o pani minister w kontekście innym i tych rozważań na temat Donalda Tuska i jego relacji z koalicjantami w kontekście innym niż taki, że ona kiedyś przecież była w Nowoczesnej, razem z całą Nowoczesną weszła do Koalicji Obywatelskiej, więc pod skrzydła Donalda Tuska nawet wtedy, kiedy on nie był formalnie przecież szefem partii, bo działał w międzynarodówce IPL, no a potem zdradziła przecież, więc takich rzeczy się nie zapomina, a takich rzeczy Donald Tusk na pewno nie zapomina. Była, poszła, no to teraz będzie być może usunięta. Pisze pan ten tekst o premierze odpowiedzialny, kuszący, rekordowy. Rzeczywiście jak się czyta te różne sposoby narracyjne w kuszącym, to tutaj podwyżki, świadczenia 800+, i tak dalej. Jak to jest, to będzie skutkować? Donaldowi Tuskowi udało się wykuć taki cały wielonurtowy, wielowątkowy system narracyjny, który powoduje, że co prawda nie spełnia żadnych z obietnic, ale ludzie uznają, że i tak je spełnił. To jest jakaś magiczna moc słowa, którą opanował Donald Tusk, że to słowo ma tą funkcję magiczną, że wystarczy, nie trzeba rzeczywistych zmian, wystarczy słowo premiera, a ludzie i tak czują, jakby coś się w ich życiu zmieniło. No to jest oczywiście absurdalne, co pan mówi, ale niestety tak jest w dużej mierze. No weźmy chociażby ten argument, którego Tusk bardzo często używa, o tym, że ciągle ktoś mu przeszkadza, że ci wredni pisowcy nie dają mu przeprowadzać pozytywnych zmian w Polsce. No co prawda PiS nie rządzi, nie ma wpływu na nic. Jarosław Kaczyński jest ciągany po komisjach śledczych, a dziś, jak wiemy, prokuratura bezprawnie wchodzi do domu byłego ministra sprawiedliwości. No ale do kogoś się trzeba przyczepić. No to do kogo się przyczepia? Do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi i na lewo, i prawo opowiada, jak to prezydent mu wszystko blokuje, wszystko wetuje. Mówił też o tym w czasie tej konferencji prasowej przed tygodniem. A ile było wet prezydenta po 13 grudnia, kiedy rządy objął Donald Tusk? Jedno. Słownie jedno. Do ustawy okołobudżetowej i z tego, co pamiętam, nie było w ustawie okołobudżetowej rozwiązań, które pozwalałyby Donaldowi Tuskowi zrealizować pozostałe niezrealizowane 90 jego obietnic, konkretów czy też postulatów, bo to de facto były postulaty wyborcze. Więc nie ma co się zasłaniać panem prezydentem, ale ludzie zostali już przyzwyczajeni do tego, że mamy pisowskiego prezydenta, który będzie rzucał kłody pod nogi, wsadzał kije w szprychy rządowi Donalda Tuska. W ten sposób mają myśleć. I nawet jeśli rzeczywistość jest zupełnie inna, jeśli te zdarzenia, o których mówi pan premier, nie miały miejsca, no to i tak będą myśleć, że jednak miały. I to jest ta moc. To na koniec zostańmy przy tych wyznawcach, bo się Donald Tusk... Ja zapamiętałem sobie obrazek, kiedy Donald Tusk przyjeżdżał jeszcze wtedy jako szef Rady Europejskiej, a może już tą funkcję skończył. Jest takie zdjęcie, już nie pamiętam skąd, czy to jest Gdańsk czy Warszawa, gdzie grupa starszych pań klęczy i na kolanach obserwuje, jak Donald Tusk przed nimi przemierza. Taki kult, który no, kojarzy mi się najsilniej przepraszam, może będzie to daleka szarża, ale z czasami helenistycznymi, z monarchami diadochów, po prostu z wierszami, które ubóstwiały, czy to Antiochów, czy inne dynastie generałów Aleksandra Macedońskiego, nie mylić z Karolem Macedońskim, bo to zupełnie inna postać oczywiście. I tutaj jest jakiś taki religijny wymiar tej więzi części wyborców Donalda Tuska do tego polityka.
No tak, a w skali mikro ja to widziałem wczoraj na jednym z nagrań chyba z nielegalnie przejętej TVP, gdzie pani pod halą Mirowską w Warszawie, starsza pani na bazarku, zapytana o niespełnione obietnice Rafała Trzaskowskiego, mówi, a co mnie pan pyta, ja go uwielbiam, kocham go, jest świetna, to mnie w ogóle nie interesuje, każdy obiecuje, nie chce was słuchać. Więc rzeczywiście ta grupa wyznawców jest, ona jest dosyć liczna, grupuje ludzi w różnym wieku, różnych zawodów, różnych płci i tak dalej, i tak dalej. A co do tych obrazków, które fajnie pan podsumował, no to co sobie myśli Donald Tusk? No bo on tak, ja rzeczywiście kojarzę tę scenę i on, jak to ma w zwyczaju, nawet gestem może coś mówi, oj, przestańcie, to trochę przesada, a w środku uwielbia. Tak ma być, ten splendor ma mu towarzyszyć. On jest człowiekiem, który permanentnie chce się odseparować od tego syfu, jak mówił Paweł Graś w swojej Przyjaciołach o Donaldzie Tusku, który się wybierał wtedy jeszcze dopiero do Brukseli, żeby zostać dużym misiem. Tusk ma być dużym misiem. Nie interesuje go Polska, interesuje go jego misiowatość. Ma być jak największa. I zobaczymy, jak duży nam urośnie Donald Tusk. Na koniec pytanie o wybory samorządowe, bo może jest tak, że tutaj Donald Tusk już się pyszni, już jest bardzo dużym misiem, ale być może nie uda mu się wygrać wyborów samorządowych. Ostatni sondaż pokazuje, że PiS ma dwupunktową przewagę. To nie jest dużo, to jest w granicach błędu statystycznego przy tego typu sondażach, ale jest jakaś tendencja, że jakby no, PiS zaczynał wygrywać. Są też sondaże, gdzie PiS przegrywa, ale no, jest jakaś zmiana tendencji, nie wiem z czego ona do końca wynika, ale Donald Tusk nie może być pewien tego, że pokona Prawo i Sprawiedliwość już tak wyraźnie w wyborach samorządowych jako koalicja obywatelska. Oczywiście, że nie może być pewien, no tylko, że to może być takie zwycięstwo PiSu, jakie mieliśmy w październiku, czyli oni rzeczywiście wygrają wybory do sejmików, ale nie będą w nich rządzić. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. W większości oczywiście nie będą rządzić. Jak to się poukłada lokalnie w różnych województwach, to jeszcze zobaczymy. Natomiast Donald Tusk nie może być pewien absolutnie niczego. Ten straszak PiSowski jednak będzie coraz słabszy, nawet na tych ostatnich metrach kampanii wyborczej. Widzimy też, jak mocno własną kampanię prowadzą kandydaci lewicy, często pozycjonując się w opozycji do swojego koalicjanta, więc naprawdę, naprawdę może być różnie. Sam jestem ciekaw wyników tych wyborów, a przede wszystkim tego, czy Polacy zechcą de facto jednemu człowiekowi podarować absolutną pełnię władzy w Polsce, pełnię władzy nad miliardami, którymi dysponują sejmiki. No i rzeczywiście pozwolą mu zabetonować Polskę. On sam mówi o kruszeniu jakiegoś betonu pisowskiego, ale sam drugą ręką buduje swój własny żel, beton. Uważam, że to jest klucz do tych wyborów, a właściwie gdyby to był klucz do tych wyborów i Polacy w ten sposób by patrzyli, no to Donald Tusk mógłby być bardzo zaniepokojony o ich wynik, a tak to może być zaniepokojony tylko trochę. I o tym mówił Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.